Cześć chłopaki. Dzisiaj Wam opowiem o śmietnikach. Taki temat. Wiecie, jak na pewno wiecie, że śmieci trzeba segregować, bo i te, które można odzyskać, to się jeszcze raz używa. Tak na przykład plastikowe butelki. Zmieli się, maszyna zmieli i jeszcze raz potem można coś zrobić z tego plastiku. Czy tak samo z papieru. Ale jakieś takie drobne śmieci gdzieś na zewnątrz, to są takie małe kosze, gdzie wszystko się wrzuca. I pokażę Wam taki kosz. A zobaczcie, to taki normalny kosz, nie? Typowy, jaki znacie. Ale zaraz pokażę Wam dwa takie bardzo śmieszne kosze. Zobaczcie, tu jest taki śmieszny kosz kaczucha. Ma otworzony dziób, się wrzuca śmieci. A tam w środku jest taki śmietnik. Nie wiem, czy to wrzucę, to żeście zobaczyli. O, taki śmietnik normalny. Tu się otwiera potem i się wyjmuje. A drugi śmietnik to jest pingwin. Już Wam pokazuję pingwina. Też tak podobnie działa kaczucha, że ma dziób otwarty i tam się wrzuca śmieci. O, tak wygląda. A w Waszej okolicy są jakieś ciekawe śmietniki? Poszukajcie. Jestem ciekaw. Kocham Was, moje bąble, buziaki. Pa!